pierwsze zajęcia, instrument główny, fortepian. Siadam, proszę, pan zagra coś. I zacząłem grać inwencję dwugłosową Bacha, bo to taki najbardziej oklepany numer. No i od razu po czterech taktach mówię, to dziękuję panu bardzo, ale proszę pana, kto pana uczył grać? Mówię, no praktycznie to nic, no, nikt, bo szkołę muzyczną pierwszego stopnia skończyłem, a później to już tak dorywczo, ale dużo grałem w restauracjach, w operetce warszawskiej byłem akompaniator. I proszę pana, pan w ogóle pan nie umie trzymać rąk. No i pierwsze zadanie to było tak, opanować łokieć, nadgarstek, lekkie ten, no i zadanie domowe, I na tym się skończyło. No nie, no później tam jakieś postępy były, ale to zostałem nazwany największym ignorantem tej uczelni. Później były próby moje z instrumentem drugim. Oceniono mnie, no jest pan wysoki, rękę pan ma dużo, to proponujemy kontrabas. Ja na kontrabasie nie mogłem ze smyczkiem wydobyć żadnego dźwięku poza piskami. Frazolety jakieś wychodziły, nie wiadomo co. No to dobrze, no to po paru zajęciach, to dobrze, to zrezygnujemy z kontrabasu. Przejdzie pan na flet prosty altowy. No i tak to się skończyło. Bardzo dziękuję. Skończyło się, wszyscy wiemy jak. Bardzo serdecznie dziękuję i trzymam kciuki. Trzymamy wszyscy kciuki za dzisiejszy koncert. Dziękuję serdecznie. Nie dziękuję. Mam nadzieję, że wszystko się uda. Jeszcze drogę swą wybierzesz na ten dzień, lecz gdy otrzesz pierwszy łzy, tak jak teraz będę pisał na ten dzień.